Hej, cześć, witajcie, z tej strony Glatki, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Ark Survival Evolved. Kontynuujemy naszą serię i to, co udało mi się zrobić między odcinkami, to na pewno to, co widzicie w tej chwili na swoich ekranach, czyli tarczę Riot Shield, tarczę, którą zrobiliśmy sobie wspólnie na live'ie, która, no muszę przyznać, że jest dosyć ciekawa, bo ma 2300 durability, czyli 2300 wytrzymałości. Moja poprzednia tarcza, czyli ta metalowa, ma chyba 1450 czy coś takiego, więc ta jest o wiele bardziej wytrzymała. Co prawda kosztuje o wiele więcej. Nie zbierałem na nią polimeru, więc to było o tyle łatwiejsze, że właśnie polimeru nie zbierałem. Polimer załatwiłem sobie z Kairuku. Udało mi się również nabić 87 poziom, zabijając sobie troszkę Giganotosaurusem. Troszkę rzeczy tu sobie już odblokowałem, bo resetowaliśmy punkty. Mamy 1900 na zbyciu. Coś na pewno jeszcze będę musiał odblokować, ale to później. Mamy tak w tej chwili rozłożone statystyki. Wrzuciłem sobie trochę punktów do movement speeda, żeby zobaczyć, czy jest różnica w bieganiu. I powiem wam, że czuć różnicę w bieganiu. Melee damage również po to, że kiedy będę sobie bił jakieś stworzenie, żeby szybciej stawało się właśnie nieprzytomne, tak jak chociażby w przypadku Giganoto, co będzie im potrzebne, bo nie będę, bo będę chciał jeszcze niejednego pewnie ubić. No i to co jeszcze, to wziąłem sobie na pewno Magnifying Glass, gdybym przez przypadek miał gdzieś trafić na indyka, którego mógłbym zabić i no powiedzmy sobie szczerze, sprawdzić jego zdrowie, ile on konkretnie tego zdrowia ma. Nie wiem tylko, czy uda mi się zrobić ten cały skin do czapki, bo powiem wam tak, na chwilę obecną nie jest fizycznie możliwe, żebym uzbierał 1000 kości, tych kości życzeń czy cokolwiek, żeby przyzwać Dodoreksa. To co mogę wam powiedzieć o Dodoreksie, to na pewno to, że ma te same statystyki jak na update'cie halloweenowym. Po drugie, przyzywa się go i on jest tylko 15 minut. Musi ktoś go po prostu w ciągu tych 15 minut tak jakby przejąć na własność. Nie trzeba mu dawać ani jedzenia, niczego, po prostu klika się na niego E w ten sposób, tak jakbym ja teraz chciał komuś oddać, to wystarczy, że zrobię unclaim, czyli jakby to porzucę bycie właścicielem danego stworzenia, żeby ktoś inny mógł go sobie przejąć. W ten sposób to działa, możemy sobie przejąć takiego Dodoreksa, ale co jest największym minusem, trzeba uzbierać 1000 kości, żeby móc go przyzwać, przejąć i używać go tylko i wyłącznie 50 minut. Więc myślę, że to nie ma najmniejszego sensu robić w tej chwili. Myślę, że poczekam sobie na jakiś inny event, ewentualnie nie wiem, ewentualnie może dojdzie do gry jako normalne stworzenie, które już nie będzie miało 600 tysięcy zdrowia. To może wtedy coś więcej sobie ogarniemy. To na pewno z takich rzeczy, które myślę, że powinniście wiedzieć. Ta tarcza jest o tyle fajna, bo wiem, że narzekaliście, że właśnie nie widzicie, jak chociażby właśnie chodziłem z tamtą tarczą, że ona sporo ekran zasłaniała. Ta ma tylko taką małą, powiedzmy, jakby to określić, nie wiem jak to mogę nazwać, framugę od tarczy. Jak się zasłonie, to wszystko też widać, jest to minimalnie porysowane, ale wszystko i tak ładnie widać. A w tym odcinku zajmiemy się czymś, czym chcieliśmy się zająć, ja chciałem się zająć, wy chcieliście się zająć, żebyśmy zobaczyli sobie, jak wygląda Rage Mode samego Giganotosaurusa, czy tam tryb wściekłości, czy tryb złości, jakkolwiek by to przetłumaczyć na język polski. Każdy dobrze wie, o co chodzi. Ja zrobiłem sobie save'a oczywiście mojego świata, bo to jest właśnie jeden z plusów grania na single playerze, że ja mogę sobie coś takiego stworzyć i oczywiście mogę wam wtedy pokazać o wiele więcej rzeczy dzięki temu, że sobie coś takiego zapiszę. Ja oczywiście wrócę sobie do tego save'a, powiedzmy po tym, jak zapewne zakończę ten odcinek, ale jest to tylko po to, żebyście mogli sobie zobaczyć właśnie, jak Giganotosaurus sobie tutaj radzi, będąc w tej jego, w tym jego, nie wiem jak konkretnie tą rage przetłumaczyć, jako furię, jako złość. Każdy raczej wie, o co chodzi, każdy raczej sobie tam poczytał, czy zobaczył, jak to już wygląda. Ewentualnie nie wie, to ja mu pokażę, będziemy mogli sobie ogarnąć. Na pewno mnie bardzo ciekawi, jak to wygląda, bo nie wiem, czy rzeczywiście zacznie pierwsze co mnie atakować, czy zacznie atakować kogoś innego. Na pewno musi stracić bardzo dużo zdrowia w bardzo, bardzo krótkim okresie czasu i liczę na to, że uda mi się tego dokonać. No, powiedzmy sobie szczerze, spadając z jednej z górek, które sobie już, powiedzmy, wymyśliłem. Udało mi się również poekspić na nim trochę, mam na nim w tej chwili 107,3% obrażeń. On ma na razie niezbyt duży poziom, jeszcze trochę na pewno nim poekspię. A to co jeszcze będę chciał na pewno zrobić, to pójść sobie Giganotosaurusem na Giganotosaurusa i zobaczyć,
czy będę w stanie zabić go, zdjąć mu chociaż połowę zdrowia, czy cokolwiek takiego, bo jak wiecie, nieraz zresztą o tym mówiłem, my jako gracze jesteśmy w stanie uderzając, uderzyć dwa razy w momencie, kiedy komputer uderzy raz i to jest nasz największy plus, że możemy coś takiego zrobić, dzięki czemu zadajemy dwa razy tyle obrażeń, co tamten Giganotosaurus. Co prawda nie wiem, czy on ma podstawowo 100% i potem mu to spada o 50%, kiedy się go oswaja, bo biorąc pod uwagę, że miałby 100%, powiedzmy, że te 100% to byłoby, no nie wiem, no powiedzmy średnio 1500 obrażeń, tak? No niech sobie będzie 1500 jednym uderzeniem, to ja zadawałbym mu 3000, no trochę ponad, ale 3000 jest właśnie Giganoto, i z którym nie będę na pewno chciał walczyć w tej chwili. Więc miniemy go gdzieś tu bokiem. Więc ja zadawałbym mu 3000, on zadawałby mi 1500, ale wyszłoby na to, że on również bardzo, bardzo szybko byłby w stanie mnie zabić. Dlaczego? Dlatego, że ja mam 75 tysięcy zdrowia, on ma 300 tysięcy zdrowia. No i niestety ten Giganoto tam sobie właśnie. Tu chodzi jakiś T-Rex i... no to akurat problemem nie jest. T-Rex nawet na jakimś wyższym poziomie tutaj ginie na dwa uderzenia. Nawet zacząłem Paracerius na jedno uderzenie zabijać, co wcześniej było praktycznie niemożliwe. No i całkiem nieźle, całkiem nieźle. Tutaj przeprowadzimy sobie nasz test, myślę. Tu czy kawałek dalej? Myślę, że możemy tutaj sobie przeprowadzić ten nasz test. Zeskoczymy sobie tu do wody i zobaczymy. Tylko chciałbym, żeby były jakieś inne stworzenia jeszcze, które tak, tu jest ten z tego chociażby. Chciałbym zobaczyć przy tym z tego, jak to podziała. Tylko sobie muszę leciutko zawrócić, bo niestety... on jest dosyć spory, nie ukrywam. Zresztą widzicie to nawet. I trzeba coś tu podziałać. Dobra. No, no. Proszę cię, nie blokuj się. Uwaga. Chwila prawdy. Chwila naprawdę prawdy. I uwaga, lecimy. Jest i Rage Mode. Zrzucił nas. O! Czyli tak. Jego Rage Mode jest prawdziwy. Ja mam, widzę, kilka łóżek porozstawianych. Zrespimy się w tym w domku i przylecimy tu z powrotem, żeby zobaczyć, jak to sobie tu podziała. Na dawno się już nie respiłem w ogóle. Bardzo dawno. Ale jak widzicie, speed do biegania daje nam całkiem sporo. I do zobaczyć, jak ten Giganotosaurus sobie tam podziała. Mam nadzieję też, że po drodze nie spotkam żadnych innych, powiedzmy, problemów. Weźmiemy sobie spinkę. Czemu nie? Możemy się po prostu przelecieć na spince i zobaczyć, jak to sobie tam działa. Czy on spróbuje ją zaatakować, czy on nie spróbuje jej zaatakować, ale... Rage Mode jest prawdziwy. Rage Mode jest prawdziwy. Nieźle się wkurzył. I zginąłem na jedno uderzenie. To jest po prostu jego moc. Tym bardziej, że on teraz ma spore obrażenia, biorąc pod uwagę to, że... no, sporo punktów mu na pewno wrzuciłem. Jestem po prostu pod wrażeniem, ile on w stanie był mi zrobić. Myślałem, że nie zrzuci mnie aż tak szybko, że będę mógł sobie na nim stać przez chwilę. Ale niestety, w momencie, kiedy zaczął atakować, no to... troszkę... zrzucił mnie i niestety nawet w powietrze był w stanie mnie trafić. No, no to widzimy, że jednak nie opłaca się zbytnio Giganotosaurusa wkurzać. Lepiej nie zeskakiwać z dużych górek. Lepiej sobie przejść naokoło, ale na spokojnie, żeby nic nam nie zrobił. Nie wiem też, czy on zacznie teraz chaotycznie biegać po okolicy i... tak jak zwykły Giganoto, po prostu atakować wszystko, co tylko zobaczy, ale postaram się to zobaczyć. Postaram się to zobaczyć na pewno. Teraz tylko chwila dla mnie, czy na pewno on tam będzie, czy nie będzie z tym większego problemu. Mam nadzieję, że nie polazł tam dalej na te wszystkie skorpiony, bo ich tam... a nie, na pewno nie poszedł, bo by mi się wyświetliła informacja, że poszedł je załatwić, a... niestety się nic nie wyświetliło. Stety, niestety. Bo to tam jest i tak dla mnie zbyt nieważne, jest to tylko po prostu na takie testy, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest coś takiego w tej grze jak Rage Mode, jak widzimy, jest. No, dawaj, moja spinko. Pokaż mi, czy on tam rzeczywiście siedzi. Siedzi tam. Nie wygląda na jakoś ostro wkurzonego. Nie wiem, czy już się uspokoił, czy o co chodzi. Stoi sobie nad moimi zwłokami. Nie wiem, już się uspokoił?
Chyba już się uspokoił. Takie odnoszę wrażenie. O! Już się ogarnąłeś? Już się ogarnąłeś, widzę. Jak z twoim zdrowiem w ogóle? No sporo go na pewno straciłeś. No są to moje przedmioty, no nie ukrywam tego, że są. Zastanawiam się teraz tylko, jak to zrobić, czy... żeby go wkurzyć, ale zobaczyć to. Dobra, wiem, jak to zrobię. Wejdę na tą górę jeszcze raz, tutaj od boku. Zeskoczę sobie, to znaczy zeskoczę, zjadę sobie powolutku tu na dół i zawołam go, żeby do mnie przyszedł. Zobaczymy, czy również będzie to działało w ten sam sposób, czy również zostanie wkurzony, nawet w momencie, kiedy ja nie będę na nim jeździł. To jest również ciekawe pytanie dla mnie. No, wejdź tu jakoś bokiem. Zjedz sobie tego, nie wiem, bronto czy cokolwiek. Dobra, lecimy dalej. No. No idź, 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 proszę cię. Nie chcę iść na tego drugiego giga, no to na pewno nie chcę się z nim w tej chwili męczyć. Tym bardziej, że jeszcze mam mniej zdrowia niż miałem. Mam nadzieję też, że mój giganoto nie zginie, bo ma dosyć mało zdrowia, a nie będę na pewno teraz nim jadł w okolicy, no nie wiem, 20 tysięcy mięsa, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tak to podziała, czy nie. Okej, teraz tak, z ciebie zejść. Powoli, pomału, żeby nie stracić za dużo zdrowia. Ja jednak będę musiał sobie pójść jakoś bardziej naokoło. Bo nie mając zbroi, to wystarczy, że się zjedzie z jakiegoś małego klifu i automatycznie zdrowia nie ma. Oj! Dobra. Bardzo fajnie. Co prawda ja mam 400 zdrowia w tej chwili, więc trochę inaczej z tym. Ale zobaczymy, czy rzeczywiście będzie ostro wkurzony, czy jednak nie za bardzo. Dobra. Chodź do mnie, Indominus. No, uwaga. O, nic się nie stało? Nie stracił zdrowia, a dlaczego? Nie stracił zdrowia. Znaczy nie stracił go aż tyle, ile powinien. To jest zastanawiające dla mnie, przesuńcie się. Czemu ja zjeżdżając na nim straciłem prawie całe zdrowie, a dlaczego on zjeżdżając nie stracił nic? To jest dobre pytanie. Czy rzeczywiście w ten sposób można tak to ominąć? Że jeśli go się zawoła, to on sam spadając nie straci obrażeń, tak jak, no nie wiem, dzikie stworzenie? Teraz naprawdę zaczęło mnie to zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest w tej grze. No jeśli by tak było, no to moglibyśmy... inaczej, musielibyśmy kogoś sprowokować, żeby gdzieś zleciał czy zjechał, żeby stracił zdrowie. Dobra. Teraz tędy. Ja już mam też sporo, sporo zdrowia. Mniej niż powinienem mieć. O, kolejne zdrowie głupio tracę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy to podziała. Może udałoby mi się na spinozaura wsiąść w trakcie? Wątpię. Boję się takiego łażenia, bo nie chcę stracić, tak jak mówiłem, głupio zdrowia. A wiem, że mogę tu bardzo, ale to bardzo łatwo paść. Szczególnie teraz, gdy nie mam żadnej zbroi na sobie i wszystko jest w stanie mnie zabić po prostu w ciągu chwili. No, to będzie kolejny test i nie wiem w sumie, czy on teraz się wkurzy, czy on teraz się nie wkurzy. Spróbujmy go ściągnąć na tą stronę. Chodź do mnie. Uwaga. Czyli tak, on po prostu się nie wkurza. Kiedy sam zeskakuje, nie traci tyle zdrowia. Traci chyba mniejszą ilość, albo w ogóle nie traci. Nie traci ani trochę, albo traci mniejszą ilość. I to widzę jest potwierdzone, bo sobie sprawdziliśmy to dwa razy. I w ten sposób można sobie bardzo fajnie ściągać właśnie swojego giganoty z jakiejś górki. Najpierw samemu zejść powoli gdzieś tam bokiem, a jego po prostu ściągnąć w ten sposób. Okej, całkiem fajne. Całkiem fajnie coś takiego wiedzieć. No a teraz sprawdzę jeszcze raz, czy rzeczywiście jak zlecę z nim, to dalej się wkurzy na mnie. Bo nie wiem, czy tak rzeczywiście będzie. Zakładam, że będzie tak, bo na pewno musi się wkurzyć.
Nie wiem też, czy zaatakuje mojego Spinozaura, czy będzie tylko atakował mnie. Jak widzicie, zresztą widzicie, widzieliście, że ten tryb Rage'a trwał dosłownie chwilę. No, uwaga, niech się tylko chwila staminy załaduje. No, lecimy. Tak, tak, wkurzył się ostro. No i zostałem zabity niestety przez niego. No i to jest właściwie tyle. To co chciałem wam pokazać, że rzeczywiście działa Rage Mode. Jest wkurzony, z tego co wiem również świecą mu oczy. Gdzieś tam przez moment pewnie byliście w stanie to zauważyć. Tak samo jak ja. Gdzieś tam przy tym pierwszym razie, kiedy jak spadaliśmy, odwrócił się do nas i nas uderzył. Jeśli nie, no to na pewno podrzucę wam teraz w tym momencie jakiegoś tam screena, gdzie będziecie mogli sobie zobaczyć, jak wygląda pełna furia. Bo zapewne spróbuję jeszcze kilka razy, żeby to zobaczyć. Cóż, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście z tego odcinka. W kolejnym zajmiemy się kolejnymi rzeczami. Póki co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!